Elo, elo, 320, ja jestem Zenon, a to jest Legends of Runeterra. Dzisiaj będzie oczywiście unboxing. Unboxingów ci u nas dostatek. Maksowałem sobie Noxus tym razem. Odblokowałem 7 nagród, że tak powiem. No i zaczynamy bez zbędnego gadania. Jedna rzadka dzika karta. Bogatość. Dobra, jest otworzona. Teraz brązowa skrzynia. Co z niej wydropi? Extra copy i 77 shardów. Super partia, nawet nie zdążyłem zauważyć, ale był jakiś pająk. Kapsuła. Extra copy. Dobra, dwa razy Whirling Death, Whirling Death. Legion Marauder. Co on takiego robi? Grant an ally Legion, Legion Marauder everywhere. Allied Legion Marauders everywhere plus 1-1. Czyli gdy go zagrywamy, on daje innym Marauderom statystyki 1-1. Ale jest zatrzymany. Gdyby kosztował 2, to byłby kozacki, ale kosztuje 3, jest taki sobie, moim zdaniem. Ale jakby był za 2, byłby niezły, naprawdę. Decisive Maneuver. Szybkie zaklęcie. Stunt an enemy, give all allies plus 2 this round. Nawet spoko buffik. Że tak powiem, możemy jeszcze ogłuszać jakiegoś przeciwnika za 5 many i dać swoim stworom 2 do ataku. Dobra, common, 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 common wildcard i rzadka dzika karta. Prawdziwa dzika kapsuła. Dobra, teraz epicka karta, zobaczymy jak się wydropi. Champion? Zaraz, champion? What the fuck? Draven, to grubo. On jest nawet teraz ostatnio grany w jakimś tam decku jednym chyba. Ale champion to champion, zawsze za darmożkę champion. A to miał być epic karta. A był champion, nie wiem dlaczego, no ale... Nie będę pytał, szczerze mówiąc, jestem zadowolony. Common Wildcard, Basilisk Rider. Szkoda, że tu nie można... właśnie, nie zauważyłem, jakie ma... Znaczy, nie zdążyłem przecież, jakie ma statystyki. Dobra, lecimy, ostatnia kapsuła. Basilisk Rider. Extra Copy, Tyrafian Hopeful. Ghouli. Slow. Stunt on Enemy. Wolne za jeden manę, to ciekawe zaklęcie. Reckless Tyrafian can block za statystyki 5 na 4 zatrzymane. To jakieś agro może być. Można popróbować. Tyrafian Shieldbreaker za 5 many statystyki 6 na 5, więc nawet niezłe. Jest fearsome, więc nie można go tak łatwo zablokować. No i extra copy Tyrafian Hopeful. Są takie robią. When I'm summoned, grant me plus 2 do ataku if you have another Noxus ally. Takie buty. Takie buty. No i to tyle, jeżeli chodzi o otwieranie tego wszystkiego. 7 nagród otworzone, zobaczmy jak tutaj nam się, że tak powiem, powodzi z Noxusem. Drugi Draven, to mi się podoba. Dwa Dariusze, też mi się to podoba. Do agro na pajączkach się nadadzą jak najbardziej, znaczy już teraz są tam wrzuceni, więc jest spoko. Crimson Aristokrat, to w ostatnim unboxingu gdzieś tam z nagród tygodniowych mi wpadło. Tyrafian Hopeful. Tyrafian Hopeful, no to już czytałem. Nie będę czytał drugi raz. Legion Marauder, też pierwsza kopia tego dopiero. O, Wielding Death, od razu wszystkie trzy kopie dostałem, to jest common, więc nie ma co się dziwić. Reckless Tyrafian. Trzy kopie, więc też mi się to podoba. Można jakieś agro montować. Crowd Favorite, czy też Favorite. Crowd Favorite to musiałem go sobie skraftować, bo on jest, no jest grywalną kartą, zwłaszcza w jakimś agro, gdzie mamy dużo stworów na polu bitwy bardzo szybko. I do tej czwartej rundy potrafimy mieć już trzy stwory na polu bitwy. Albo nawet cztery czasami, jeżeli zagramy pająka, który przyzywa nam pająka, więc taki Crowd Favorite potrafi być zbuffowany 4-4, więc ma statystyki 6-5. Więc no, kozackie statystyki i ma Overwhelm, co jest przydatne, jeżeli gramy jakieś agro. Overwhelm się przydaje do dewastowania, że tak powiem nieładnie, Nexusa przeciwnika. No. A, jeszcze ten mi wydropił. Tyrafian Shieldbreaker drugi. Super partia. Shieldbreaker. No, trochę jest, ale cieszy mnie ten kurczę Draven drugi. Już mam 2/3, że tak powiem, tych czempionów, więc jest spoko. Znaczy z każdego z tych czempionów 2/3, więc jest spoko. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Nara, czołem.